Dzień dobry Państwu, jesteśmy w twierdzy Kłodzko. Chwilę po tym, jak świat ubiegła informacja, iż pracownikom twierdzy udało się odkryć nowe pomieszczenie, nie mogło być inaczej, musieliśmy to natychmiast sprawdzić. Znajduje się za tymi drzwiami, o dziwo, w samej toalecie, ale o szczegółach opowie nam już Kornel Drążkiewicz. Zapraszamy. Wiedzieliśmy, że pomieszczenie tutaj jest, czekało na odpowiedni moment, który właśnie się nadarzył. No, niewątpliwie jednak nie wiedzieliśmy, co w środku zastaniemy. Kofer, czyli koiec, właściwie to koiec karabinowy, to było pomieszczenie, z którego obrońcy ostrzeliwali dno fosy znajdujące się tutaj za ścianą. Dokładnie mówiąc, chodziło o koiec znajdujący się w bastionie Orła. Przede wszystkim warto było tutaj wejść, żeby zobaczyć tą oryginalną posadzkę. Właściwie jest tylko jeden krótki fragment w tunelu, którym posadzka jest niestety uszkodzona. Prawdopodobnie w czasach, gdy tutaj przeciągano stare przyłącze wodno-kanalizacyjne. Pozostała część jednak pomieszczeń po odkryciu tej zewnętrznej warstwy pokrytej gruzem, ku naszej radości pojawiła się jednak oryginalna posadzka z momentu okresu, którym ten koiec najpewniej powstawał. No i co ważne, w oknach zobaczyliśmy, to też wielka radość, zachowane ramy od stolarki okiennej. Planujemy w ogóle przemodelować całkowicie używanie tych kazamat kurtyny tumskiej. Planujemy przebudować toalety i jednym z pomieszczeń, które będzie nam niezbędne do zrealizowania tego planu, jest zagospodarowanie kazamaty, do której dzisiaj wchodziliśmy. Natomiast co warto dodać, no tutaj pewne rzeczy się też pojawiły, takie, które niejednego historyka potrafią zaskoczyć. To jak już wszyscy ostatnio głośno mówimy, no Kłodzka twierdza to jest 1000 lat historii i tu gdzie nie popatrzymy, na jaki mur nie popatrzymy, to te epoki przypominają o sobie. W miejscu, w którym znajdujemy się, czyli ta kurtyna tumska, no, dawniej stał tłum, czyli kolegiata augustiańska. Stała ona do XVII wieku. Nagle się okazuje, że na tych ścianach mamy jakieś nietypowe przemurowania, które prawdopodobnie mogą świadczyć o istnieniu tutaj jakichś zachowanych jeszcze elementów po tym starym obiekcie augustiańskim. Mamy w planie jeszcze więcej pokazać, bo rąbek tajemnicy mogę, myślę, że zdradzić. Planujemy udostępnić jeszcze nowe miejsca, które do tej pory turysta nie miał okazji oglądać. O nowych atrakcjach będziemy informować, a Państwa zachęcamy do odwiedzania twierdzy Kłodzko przez cały rok.